Święta, święta i po świętach. No po świętach. Prawie. Nie. Cześć. 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 Tu? Kulturki. Kulturki. Czyli? Ja, jako znowu stary radyjko. Maja. I mama. I mama. Kulturki. Kulturki. O jakiej książce dzisiaj, Olu, porozmawiamy? O książce. Opowiadania. Opowiadania świąteczne. Tak, dzisiaj kończymy naszą przygodę z książkami świątecznymi. To jest ostatnia książka, o której w te święta Wam opowiemy. Opowiadania świąteczne. Ale jak wskazuje tytuł, nie jest to książka poświąteczna, tylko na świąteczna. Tak, ale książka to nie jest, że taka jedna w całości, że powieść, czy coś takiego, tylko że to są krótkie opowiadania, tak? Dlatego autorów tej książki też jest dużo. Chyba szóstka. Tak, bo mamy Katarzynę Rerych, mamy Marcina. Na pewno jest Marcin, na pewno jest Marcin. Agata. Agata Widzowska. Na pewno jest Agata Widzowska. Panią Agatę Widzowską już znamy, tak? Z opowiadań, z książek o koniach. Jest Marta Guśniowska, Małgorzata Korbiel, Paulina Chmurska i Agnieszka Frączek. To jest taka książka, która jest książką dostępną tylko w Empiku, tak? Dobrze kojarzę? Tak, tak. Właśnie tam wyszła z okazji świąt w listopadzie tego roku i taka no, mała książeczka wydawnictwa Wilga, w której znajdziecie opowiadania, które mają Was wprowadzić w świąteczny nastrój. No to opowiedz nam, Olu, o tej książce. Jakie tam, to były opowiadanka? Tam są różne takie opowiadania. No było inne takie o choince. No głównie jest takie o Wigilii, te opowiadania są. Nie da się określić bohaterów, bo to jest naprawdę bardzo dużo bohaterów z każdej historyjki. Był też taki, no tutaj też występują dzieci, głównie w tych historyjkach. Tak dobrze, że tak dobrze pamiętam, że nie muszę sobie przypominać, no to dwie takie historyjki. Pierwsza to była taka w ogóle pierwsza historyjka, była, która się nazywała, Pechowa Szczęśliwa Choinka. Czyli o choince. Tak. Pechowa Szczęśliwa Choinka, a jak myślicie, co to może być szczęśliwa choinka albo pechowa choinka? Maja, jaka to może być pechowa choinka? Ale na przykład jest taka obowiązka o choince, która chciała jakby wyjść z lasu, a w końcu jak była w tym domu, jak ona chciała być w tym domu, to w końcu jakby stało się, że jakby ona przestała. Żeby fajnie, że była taka historia o choince, która... W tej książce? Która rosła, chciała wyjść z lasu jak inne choinki do tego domu, nie poszła, była ładnie ustrojona, wszyscy się cieszyli. Ale potem wynieśli ją, ona zwykle sobie tam leżała bez stroju, wynieśli ją, a po wiośnie powiedzieli, o, znowu tutaj ten badyl leży. No i dali ją na spalenie. No właśnie, bo to taka smutna historia może być choinki, prawda? No a ona tak bardzo, ona myślała, że tak fajnie by było iść do tych ludzi, a ona mogłaby sobie jeszcze rosnąć w tym lesie. No właśnie. Te choinki takie, fajnie jak są choinki w doniczkach, prawda, które jeszcze da się przesadzić i które mogą sobie dalej rosnąć, ale jak taka jest choinka ścięta, to już się nie da jej niestety uratować, już nie będzie sobie rosła, prawda? Wiem, że sztuczne choinki są ładne, ale według mnie to jest też takie jakby ścinanie drzew. To jest takie... Znaczy sztuczne choinki, one są... Czy ładne? No trudno powiedzieć, czy są ładne, bo żywe na pewno są ładniejsze. No tak, ale je tak nie można na przykład wrzucić do plastiku i coś się jeszcze z nich zrobi. Zrecyklinguje. A taką
No, łatwiej jest zrecyklingować, Olusiu, prawdziwą choinkę, dlatego, no dobrze, że ale jest popatrz, naturalna. Ale to ścinamy drzewo, tak jakbyś ściąć normalne drzewo. No tak, natomiast pamiętajcie też, że często takie właśnie choinki są... Zabijamy jakby żywą istotę. Choinki są najczęściej hodowane po prostu w jakichś takich ogrodnictwach albo takich miejscach, gdzie się właśnie hoduje, specjalnie hodują choinki po to, żeby były na święta. No, mamusia opowiadałaś mi kiedyś, że słuchałaś taką książkę, że drzewa też jakby czują. Tak. I to tak jakby po prostu przeciąć kogoś. No, ale tak samo niektórzy wierzą w na przykład gwiazdora, a niektórzy wierzą w nimfy. A jak nimfy są w drzewach, to tak samo ona umrze. No może, tak może być. Tak samo gdzieś ona jest na przykład w jakimś bloku, w którym mieszkają, rozmawia z swoją sąsiadką, a nie naprawdę to nimfa. No i na mnie drzewo, ona jakby nie by nigdy nic, upada na ziemię. Tak, i to... Jaki drzewo? Nimfy nimfami, ale właśnie ta książka, o której mówi Ola, to książka pod tytułem Sekretne życie drzew. To tam mama słuchała kiedyś, tak? Tak, czytałam, słuchałam. I to jest książka właśnie, która udowadnia, że no drzewa też mają taki swój świat. I takie swoje, można to, powiedzieć, że to są myślenie. Że to są różne takie argumenty, dlaczego jednak drzewa myślą. Że drzewa, no tak w cudzysłowie trochę myślą, tak? No bo drzewa nie mają mózgu. Że jak one miały wiedzieć, kiedy na przykład zmienić kolor? Na przykład. Albo kiedy mają wyprodukować więcej nasionek, a kiedy mniej nasionek wyprodukować. Albo kiedy mają zrozumieć, czym mają być sosną. Albo jak magazynować sobie wodę na przykład. Albo na przykład mają pomyśleć, kiedy mają wypuścić pierwsze kwiatki. Na przykład, tak. Wypuścić na przykład całą wodę na coś tam, całą energię na Albo na przykład właśnie, jak są jemioły, to one są takimi pasożytami. A mamo, ja chciałam się ciebie zapytać, skąd biorą się jemioły? No to jest taka inna roślinka, no, która się też normalnie rozmnaża i... Taki krzaczek. Tak. A szkoda, że jest pasożytem. No szkoda, ale jest piękna, prawda? Na święta można... O nie, nie! Może wrócimy do książki. Wiecie co? Jemiołką dziewczyny już chcą uciec od tego tematu. Wróćmy do książki, ale zaczęło się od choinki po prostu. Czekaliśmy na opowieść o choince i Maja tu opowiedziała swoją opowieść o choince. No, mamo... Bo ja się pytałam, co tu może znaczyć pechowa choinka? No i tam, dlatego, że ona jakby rozrosła na to, że miała trzy takie wierchy, gdzie się kładzie gwiazdę. I ono tak po prostu wyrosło, tak, bardziej takie jakoś drzewo. Że miała trzy czubki? Tak. A, bardzo ciekawa choinka. No i że ona była tak rozrośnięta i nikt jej nie chciał kupić i ona sama została i chłopcy chcieli ją ukraść dla swojej rodziny. I w końcu taki pan, który był taki powiedział chętny na pieniądze zawsze, no to on poczuł zapach tej choinki i nie dość, że dał im za darmo tą choinkę, która normalnie to by kosztowała tak u nich, tak powinna kosztować 200 zł, no to on najpierw pomyślał, że może 10 zł, a jak oni powiedzieli, że ani grosza nie mają, no to im zabrał za darmo tą choinkę i jeszcze swoim samochodem ich podwiózł do domu. No super, to takie fajne mieli święta. I to taka pechowa choinka? A taka szczęśliwa. Tak, i potem była taka szczęśliwa, bo oni tam tego też pana zaprosili na Wigilię. Ci państwo, którzy tam mieszkają. A jak ktoś ma trzy szczyty, to zamierza szpic na środku i dwie gwiazdy. Albo na środku gwiazdy i dwa szpicy. Ja już mam taki pomysł na przyszły rok, bo właśnie, bo wy się zawsze kłócicie, co ma być na czubku, czy to ma być gwiazda, czy to ma być szpic, a jakbyśmy mieli dwa czubki, to byście były pogodzone. Nie, by były dwie choinki, no to by było dość. No, albo dwa choinki, albo dwa czubki, jednej choinki. Albo trzy czubki. Albo trzy czubki. Byłaby pomarańcza, gwiazda i już szpic. Pomarańcza to na gałązkach bardziej. A, pomarańcza. Zrobić dziurę w pomarańczy i dawać na całą górę. Ale są takie choinki, prawda? Też często już stoją takie trochę niezbyt ładne. Według niektórych i nikt ich nie chce kupić. No i potem ten pan zawiózł im tam za darmo i oni go zaprosili na Wigilię. Jeszcze pamiętam taką jedną, że tam była taka myszka i taka pchła, taka
No i właśnie. One tam mieszkały w norce i ta mysz, nie opowiem całej, ale ta myszka mieszkała w takim mieszkały one w norce i ta pchła zawsze robiła takie spalone pierniczki, śpiewały kolędy, a ta pchła zawsze fałszowała i ta myszka postanowiła, że pójdzie do innego bloku, bo tam normalnie mieszkali ludzie i pójdzie do innego bloku i zobaczy, co jest w domku z piernika, bo ona myślała, że tam są goście, jakieś zwierzątka też, goście i ona tam poszła, tam rozmawiała z różnymi ludźmi, a jak tam przyszła, no to zatęskniła za tą pchłą i okazało się, że tam nie ma żadnych gości, w środku jest pusto i mieszka tam tylko taki stary pajączek. Myślałam, że piernikowy ludzik. No i wtedy ona, no tam nie będę opowiadać całej historii. No, oczywiście. A wróciła? A tylko powiedz, czy wróciła do tej pchły? No nie może powiedzieć. Nie wróciła. Nie może powiedzieć, Ola. Nie trzeba przeczytać już to opowiadanie. Ale bardzo się ciekawie zapowiada takie opowiadanie o myszce, która no, wyruszyła sprawdzić, co się dzieje w piernikowym domku. No i jeszcze była tam taka historia. No dużo tam było bardzo historii. Ale była też taka, że była taka dziewczynka i ona bardzo ciągle czekała na choinkę, żeby ją ubrać. I już ta choinka była jakieś parę godzin po, już nie dało się, że już jakby tak nie dało, no już ta choinka nie przyjeżdżała, już po zamówieniu dawno było i już miała dawno przyjechać. No więc ten tata już jej proponował, żeby budować choinkę z klocków a potem tylko zapukał jeszcze taki pan, co miał dowieźć, ale okazało się, że on po prostu tej choinki nie mógł dowieźć, bo zapomniał drogi i potem się jeszcze ta mu choinka, no jakby nie udało mu się przywieźć tej choinki, ale przyszedł chociaż przeprosić. I że oni go zaprosili tam na Wigilię swoją. No wiecie, to z tymi choinkami to tak właśnie bywa. Ale na szczęście my mamy jedną fajną choinkę, która no, my mamy taką starą już choinkę, która jest sztuczna. Jeszcze od ciebie. Ale właśnie, to jest taka choinka, którą jeszcze mój tato kupił i to już było bardzo, bardzo dawno temu. A twój tata? Natomiast ta choinka wciąż całkiem dobrze wygląda, ale my też nie chcemy być tacy ekologicznie bardziej, no nie chcemy jej wyrzucać i kupować nowej, tylko dlatego, że ta by źle wyglądała, no bo ona już jest dosyć stara, ale wciąż tak, wygląda bardzo ładnie. Tak, wygląda bardzo ładnie. I w związku z tym cały czas jakby z niej korzystamy, staramy się jak najdłużej ją wykorzystać, żeby też nie zanieczyszczać inne ozdoby środowiska. Tak, bo mamy dosyć dużo ozdób, więc co roku sobie jakieś wybieramy, inne. Które z tych ozdób powiesimy. Takie, żeby były co roku, żeby ona wyglądała inaczej, żeby nie była ciągle taka sama. Tak. W tym roku na przykład powiesiliśmy pomarańcze suszone. Tak, suszone. No i gwiazdki, ale mieliśmy nie powieszać bombek, a powiesiliśmy ich multum. Tak, ale powiesiliśmy trochę takich starszych bombek i trochę takich nowszych kolorowych bombek. I troszkę właśnie takich zrobionych ręcznie na szydełku gwiazdek, śnieżynek. I trochę i zrobiliśmy właśnie takie suszone pomarańcze, no i mamy mnóstwo też szyszek, które są też pomalowaliśmy tak trochę na biało i one też wiszą na naszej choince. Nasza choinka w tamtym roku była taka czerwono-niebieska, a w tym roku jest taka pomarańczowo-biała. Tak, pomarańczowo-biała jest, można powiedzieć. Najwięcej jest takich akcentów pomarańczowo-białych. I trochę też tam. No i trochę bombek jest niebieskich, trochę takich innych też kolorów jest. Ale tyle o naszej choince. Ciekawa, jaka będzie w przyszłym roku. Może w kolorach naszego logo kucyrkowego, czyli różowo-fioletowa na przykład. A czemu by nie? Albo jakaś tęczowa. We wszystkich kolorach tęczy. Kto wie? Jeszcze nie wiemy. Na pewno jakiś pomysł na choinkę będzie. A myślę, że na ten moment polecimy Wam jeszcze raz bardzo książkę Opowiadania świąteczne. Krótkie historyjki, bardzo ciekawe, o świętach, tak, które wprowadzają w świąteczny nastrój, w świąteczną atmosferę. Na pewno warto sobie przeczytać. A my chyba już wyruszymy do czytania. A jeszcze powiedzieliśmy, co lubimy. Komu polecamy?
Właśnie. Powiedzcie. A ja polecam wszystkim. Ja też polecam wszystkim, bo nawet tego nie słuchałam. Ja polecam tą książkę właśnie wszystkim, którzy... lubią święta. Którzy lubią święta i którzy przed świętami chcą już troszeczkę poczuć ten klimat. Wprowadzić się w tą świąteczną atmosferę. Ja jestem przekonana, że każdy z Was takie historie, jak są w tych opowiadankach, przeżył kiedyś. Albo taką historię, którą mógłby opowiedzieć takim opowiadaniem świątecznym, na pewno przeżył. I możecie sobie jeszcze dzisiaj, póki te święta się nie skończyły, trochę takich historii powspominać świątecznych, bo na a pewno może macie kiedyś takie już... opowiadanie napiszecie. Tak, a może kiedyś je spiszecie i powstanie drugi tom takich opowiadań świątecznych, albo taki Wasz własny, rodzinny, własny rodzinny zbiór świątecznych anegdot, świątecznych opowiadań. Tych także, które sobie opowiadacie przy wigilijnym stole, albo z rodzinką przy świątecznym stole. Pa! 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 No tak, pa, chyba przyszedł pa, czas pa, na końcówkę. Pa. Stary radyjko. Kolejny odcinek już nieświąteczny. Kolejny odcinek będzie już zupełnie zwyczajny. Albo nawet o magii. Albo magiczny nawet. Zobaczymy, jaki będzie. Jeszcze nie wiemy, ale na pewno coś dla Was przygotujemy. To już takie ostatnie odcinki w tym roku. A w przyszłym roku no będzie trzeba nagrywać dalej. Może jakieś małe podsumowanie zrobimy? A może w przyszłym roku będziemy filmy! No. W tym roku jakby książki, potem filmy, potem jeszcze na przykład seriale, a potem znowu książki, potem znowu filmy. Wszystko. I może potem być, znowu seriale. Możemy rozmawiać o wszystkim, bo ostatnio się rozgadałyśmy. Mi się najbardziej podoba o książkach. A mi się najbardziej podoba o filmach. A może zróbmy na przykład taki odcinek, też trochę poopowiadamy o, że jakie książki nam się bardzo podobały w tym roku. Powinniśmy zrobić takie podsumowanie roczne. To chyba zrobimy. Może na przykład w Sylwestra sobie nagramy taki odcinek. A co w nocy? Grobę! Albo może przed Sylwestrem sobie nagramy taki jeden odcinek właśnie i w Sylwestra Wam go opublikujemy o tym, co kulturki czytały w tym roku i które książki były naszymi hitami czytelniczymi. Na pewno o nich też nagrywałyśmy odcinki, ale może akurat była jakaś książka, którą przeczytaliśmy. Dużo takich, o których odcinków nie było w ogóle. Albo o których odcinki dopiero planujemy. No, a teraz jeszcze raz pa. Powiemy Wam pa. Pa, 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 pa. Święta i po świętach. Jutro poniedziałek. O nie, poniedziałek. Co? Ale nie trzeba iść do szkoły. Jej! A we wtorek? Chyba też nie. A w środę. Pa, pa. Nie musicie iść do szkoły. Pa, pa. A... pa, pa. Ale książki czytajcie.